Witamy Państwa bardzo serdecznie na wspólnej konferencji prasowej, którą zwołaliśmy z Panią Radną Teresą Cabałą po konferencji Pana Prezydenta Ludomira Hanzla, aby odnieść się do tych zarzutów, które zostały na tej konferencji wypowiedziane. Na samym początku jednak tego spotkania chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom, którzy przez ten czas nas bardzo mocno wspierali. I również mediom, które w sposób właściwy przedstawiły informacje, pozwoliły nam się również wypowiedzieć w tym temacie. Natomiast dzisiaj chcemy się odnieść do tej konferencji, bo jest takie przysłowie, że kłamstwo ma krótkie nogi i właśnie nie chcemy pozwolić, aby kłamstwo żyło, aby funkcjonowało w mieście, bo zbyt bardzo cenimy i kochamy miasto Nowy Sącz, aby kłamstwo w tym mieście miało zagościć. I drodzy Państwo, przedstawimy dokumenty, które są poświadczeniem tego, co będziemy tu dzisiaj mówić. Wszystko zaczęło się od domniemanego listu, który mieszkańcy mieli złożyć u pana prezydenta. Listu, który mam tutaj i na tym liście, jak państwo dobrze widzicie, nie widzimy żadnego podpisu. Oczywiście my otrzymaliśmy informację, że pewien człowiek na osiedlu chodził akurat dziwnym trafem w ten dzień, kiedy był osiedlowy wyjazd na termy. I próbował zbierać podpisy pod pismem szkalującym nas. Człowiek, którego członkowie rodziny pracują w ratuszu, o tym wiemy. Jak mieszkańcy dowiedzieli się, co mają podpisywać, to wycofywali pisma, więc my byliśmy przekonani, że w ogóle takie pismo nie zafunkcjonuje, no bo kto by chciał składać pismo z poprzekreślanymi podpisami, jednak zdecydowano się na coś takiego. I śladem tego pisma, drodzy Państwo, pan Ludomir Hanzel zapowiedział, że, cytuję, to mam też podkreślone w piśmie do pana Adama Konickiego, dlatego polecam panu niezwłocznie rozpocząć pracę nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Zyndrama w Nowym Sączu. Drodzy Państwo, pan prezydent Ludomir Hanzel poleca panu dyrektorowi Konickiemu to, co my wywalczyliśmy na początku tego roku i to, co powinno do końca tego roku być zrealizowane. I tu mam dowód i też zobaczycie Państwo, jak wygląda komunikacja w samym ratuszu. 28 września złożyłem kolejną interpelację w naszym imieniu do pana prezydenta w sprawie ulicy Zyndrama, bo dzięki nam została wpisana ta ulica w tym roku do budżetu i o tym za chwilę powiem szerzej, ale najpierw chcę wyjaśnić to przekłamanie ogromne. I drodzy Państwo, zapytałem, bo tak umówiliśmy się z mieszkańcami tutaj na Zyndrama, co z dokumentacją, o którą my walczyliśmy w tym budżecie, ile kosztowało wykonanie tej dokumentacji przyszłościowej ulicy Zyndrama i o załączeniu do odpowiedzi na interpelację właśnie tej dokumentacji, bo chcieliśmy o tym z mieszkańcami porozmawiać. I otrzymałem taką odpowiedź w dniu 11 października 2021 roku, podpisaną przez zaznaczone pana Artura Bochenka. I tu mam podpisane, że jednocześnie informuję, że uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadziła dokumentację przyszłościową. Rada Miasta wprowadziła dokumentację przyszłościową, m.in. dla ulicy Zyndrama, do wykonania w bieżącym roku, który kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku, podpisany Artur Bochenek. Czyli pan prezydent Ludomir Hanzel wysłał prośbę o wykonanie dokumentacji do dyrektora Konickiego, o którą to dokumentację już zawalczyli ci niedobrzy radni z Dąbrówki. Więc bardzo pana prezydenta prosimy o to, aby wypowiadał się zgodnie z faktami i nie wprowadzał opinii publicznej w błąd, bo to nie przystoi prezydentowi miasta Nowego Sącza. I teraz chwilkę historii, drodzy Państwo, i potem oddam głos jeszcze pani radnej Teresie. Drodzy Państwo, więc o kwestię ulicy Zyndrama zaczęliśmy się starać już w zasadzie od roku 2018, jeszcze wcześniej 17, kiedy została wykonana ulica Bohaterów Orła Białego od skrzyżowania z ulicą Zyndrama do Dąbrówki, po to, aby przygotować objazd dla kompleksowego remontu ulicy Zyndrama. I na rok 2019, dzięki jeszcze ówczesnemu prezydentowi, panu Ryszardowi Nowakowi, zostały zabezpieczone środki na budowę ulicy Zyndrama.
Stąd na początku kadencji dawaliśmy czas panu prezydentowi, żeby mógł się spokojnie zapoznać z budżetem, z miastem i żeby tą ulicę mógł zrealizować. Widząc, że nic się nie dzieje z tym tematem, 16 kwietnia 2019 roku wystosowałem pismo do pana prezydenta, co z ulicą Zyndrama, bo mieszkańcy niepokoją się, dlaczego ta ulica jeszcze nie jest realizowana. I tu otrzymałem znowu odpowiedź od pana prezydenta Bochenka, 29.04.2019, gdzie pan Bochenek potwierdza, że w odpowiedzi na interpelację złożoną w sprawie remontu ulicy Zyndrama wraz z budową chodnika uprzejmie informuje, że w budżecie MZD zostały zapewnione jeszcze przed pana interpelacją, czyli tak jak powiedziałem, zostały zapewnione środki inwestycyjne na budowę ulicy Zyndrama w wysokości 150 tysięcy złotych. Budowa drogi wiąże się z koniecznością pozyskania gruntów. Środki przewidziane na realizację zadania są niewystarczające, ale uważam, że w bieżącym roku jest możliwość wykonania dokumentacji projektowej. I co się, drodzy państwo, dzieje później? Na sesji Rady Miasta pan prezydent Bochenek prosi mnie do swojego gabinetu i proponuje, aby zdjąć pieniądze z budżetu dotyczące ulicy Zyndrama, bo one nie wystarczą. Natomiast obiecuje, że ta dokumentacja zostanie wykonana i że będziemy mogli się ubiegać o remont ulicy w następnym roku. Ja powiedziałem, że takiej decyzji nie możemy podjąć, że musimy wspólnie z panią Teresą spotkać się z mieszkańcami, bo my tu taką mamy umowę, współpracujemy, a nie rywalizujemy. I po jakimś czasie została przygotowana dokumentacja, kiedy dostaliśmy informację, że taka dokumentacja jest, zorganizowaliśmy spotkanie z udziałem pana Adama Konickiego, który przyjechał wtedy na to spotkanie i na tym spotkaniu, drodzy państwo, pokazał dokumentację. Mieszkańcy wyrazili zgodę, że my jako radni możemy zagłosować, aby przenieść te pieniądze z budżetu i żeby w przyszłym roku kompleksowy remont ulicy się odbył. I drodzy państwo, potem to, co się działo, no to jest chyba jakaś dosłownie telenowela, bo wyobraźcie sobie państwo, staliśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym jesteśmy teraz z mieszkańcami, kiedy odjeżdżał pan dyrektor Konicki. Pan dyrektor Konicki miał nam przesłać tą całą dokumentację ulicy Zyndrama, żeby mieszkańcy mogli się z tym zapoznać i, drodzy państwo, dokumentacja zginęła. Pytaliśmy, gdzie jest ta dokumentacja. Na Komisji Infrastruktury Finansów bardzo mocno walczyliśmy o to z panią radną Teresą i ku naszemu zdziwieniu, to też można sobie w protokołach sprawdzić, pan dyrektor Konicki powiedział, że dokumentacja została ukradziona i w związku ze śledztwem, które zostało przeprowadzone przez pracowników MZD, wychodzi na to, że dokumentację ukradli sami mieszkańcy na spotkaniu, które odbyło się właśnie tutaj. Także ta dokumentacja wtedy według nich została ukradziona przez samych mieszkańców ulicy Zyndrama, co dla nas jest po prostu ewidentnym skandalem, w jaki sposób dyrektor może się o mieszkańcach wypowiadać. Ale to oczywiście nie zatrzymało nas, bo my mamy umowę z mieszkańcami i walczymy o mieszkańców. Dlatego, drodzy państwo, jeżeli chodzi o kwestię projektu budżetu miasta, pan Ludomir Hanzel, projektując budżet na rok 2021, oczywiście nie wpisał ulicy Zyndrama, więc my skorzystaliśmy z możliwości poprawek i złożyliśmy poprawki, gdzie zapisaliśmy, drodzy państwo, i tu mam poświadczone, modernizacja ulicy Zyndrama wraz z budową chodnika 800 tysięcy złotych. Etap pierwszy. I drodzy państwo, proszę zobaczyć, kto tu jest podpisany pod tymi poprawkami. W imieniu klubu złożyła to pani radna Teresa Cabała. I to zostało wtedy przegłosowane. 800 tysięcy złotych zostało przegłosowane na ulicę Zyndrama. Po naszym wniosku radni Prawa i Sprawiedliwości przegłosowali wtedy te poprawki. Pan prezydent Hanzel, pamiętacie jego wypowiedzi, jak mówił, że rozwaliliśmy mu budżet i tak dalej, i tak dalej. Ulica Zyndrama była wpisana. Co się dzieje później, drodzy państwo? Jest sesja Rady Miasta w dniu 7 stycznia, tak? I wtedy, drodzy państwo, pan Bochenek podczas sesji chce się spotkać z naszym klubem. Padła znowu propozycja dla naszego klubu, aby zmodyfikować ten budżet, że wpiszą nasze zadania. Niemniej, drodzy państwo, będą te zadania realizowane, jeżeli też radni zgodzą się na wpisanie do budżetu lodowiska. No więc oczywiście my rozumiemy, że lodowisko w mieście jest potrzebne, ta rekreacja powinna się odbywać. Uwierzyliśmy panu Bochenkowi i w związku z tym została przegłosowana ta poprawka, wedle której w roku 2001 powinna zostać wykonana dokumentacja ulicy Zyndrama i dostaliśmy zapewnienie wtedy, że w roku 2021 została wykonana dokumentacja, te mapy, które rzekomo mieszkańcy ukradli i, drodzy państwo, w roku 2022 będzie
ulica Zyndrama wpisana do budżetu. Tu jest podpis pod tą poprawką 27 stycznia pana zastępcy prezydenta Artura Bochenka. Tak więc to, o co pan prezydent prosi dyrektora MZD, zostało wywalczone przez nas jako radnych i my, drodzy państwo, chcemy, aby ta droga była realizowana. Dodam więcej. Również organizowaliśmy zebranie z mieszkańcami jakiś czas temu na osiedlu, kiedy przyjechał pan prezydent. Bardzo byliśmy szczęśliwi, że prezydent przyjechał na osiedle. Daliśmy się panu prezydentowi wypowiedzieć. I wtedy w obecności mieszkańców, również ulicy Zyndrama, ja poprosiłem pana prezydenta, wyciągnąłem nawet do niego rękę. Powiedziałem, zróbmy to wspólnie dla mieszkańców Dąbrówki i zrealizujmy tą ważną inwestycję. Tu potwierdzą to i mieszkańcy, i pan prezes wodociągów, pani radna też wtedy była. Pan prezydent nie podał tej ręki, zaczął wychodzić i powiedział wtedy do mieszkańców, zmieńcie sobie radnych i zmieńcie sobie przewodniczącego osiedla. Na to jedna z mieszkanek powiedziała, prędzej zmienimy prezydenta, niż zmienimy swoich przedstawicieli. I co zrobił wtedy pan prezydent? Po prostu uciekł z zebrania. I tak było. Natomiast my nie ugięliśmy się. Widać, że presja ma sens, bo pan prezydent w końcu chce się, że tak powiem, przytulić do tej inwestycji. Bardzo dobrze. My jesteśmy w stanie naprawdę się z prezydentem tym podzielić, bo to będzie nasz wspólny sukces. Natomiast nie zgadzamy się na stosowanie takich metod w Urzędzie Miasta, których dotąd nie było, żeby w ten sposób dyskredytować radnych, których wybrali mieszkańcy miasta Nowego Sącza. Pani radna Teresa Cabała, proszę. Powiem tak, śladem wypowiedzi pana przewodniczącego, czysta manipulacja ze strony pana prezydenta, czysta manipulacja. Mieszkańcy bardzo często, prosząc pana prezydenta o realizację danego zadania, czy budowę kawałka chodnika, czy naprawę ulicy, w odpowiedzi słyszą, zmieńcie sobie radnych. Ja już mówiłam, że pan prezydent, stosując te metody, no po prostu tak nie zachowuje się prezydent miasta, który obiecał w dniu 22 listopada 2018 roku, kiedy było zaprzysiężenie prezydenta, że będzie ze wszystkimi współpracował, proszę sobie odsłuchać jego exposé w tym dniu, ze wszystkimi dla dobra miasta i jego mieszkańców. Natomiast nas radnych określa się jako radnych niekonstruktywnych, jako pan prezydent nazwał nas przecież Goebbelsami, oskarżył nas również o myślenie bolszewickie. To są fakty, proszę państwa. Natomiast od początku kadencji o remont tej ulicy no, walczymy i nie przestaniemy tych działań, które do tej pory uczyniliśmy. Natomiast pan prezydent przecież na tym spotkaniu i w szkole, i tutaj pan dyrektor Konicki podkreślał, że koszt tego remontu wraz z budową chodników, opadówki będzie dość wysoki i będą pozyskiwać środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Stąd konieczność opracowania kompleksowej dokumentacji. Jak się okazuje, no, tej dokumentacji nie ma, chociaż w myśl zapewnień, które mamy na piśmie, ona powinna być wykonana do 31 grudnia tego roku. I ja myślę, że tutaj w tym przypadku ewidentnie widać bezczynność organu w realizacji budżetu miasta na ten rok. Bo jeżeli zadanie jest zapisane w budżecie i ta poprawka jest ze stycznia, podpisana zresztą przez zastępcę prezydenta, to już powinno być na finiszu, prawda? A pan prezydent w piśmie, chyba z 19 listopada, polecając wykonanie tej dokumentacji, no to w ogóle to jest... To już powinno dawno być.
to, co już dawno powinno być. To tyle z mojej strony. Tak, ja dodam jeszcze, że oczywiście ta dokumentacja powinna już być, bo założeniem pana prezydenta jeszcze było to wtedy podczas rozmów odnośnie ulicy Zyndrama, że jak zostanie wykonana dokumentacja, to miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Zyndrama. Nas dziwi to, że ulicy Zyndrama w budżecie na przyszły rok znowu nie ma. Także jest to naszym zdaniem ewidentna manipulacja. Natomiast my na pewno nadal będziemy o to walczyć i nas nic nie zniechęci, żeby tutaj ten remont wywalczyć i o niego walczyć. Natomiast też dziwi nas to, że nagle pan prezydent też z taką troską wypowiada się o rzekomych niepodpisanych mieszkańcach, ponieważ kiedy złożyliśmy ponad 500 podpisów do ratusza, że nie chcemy na osiedlu bloków, to wtedy nie potraktowano tych podpisów poważnie. Również nie traktuje się poważnie wyboru mieszkańców, którzy wybrali projekt do budżetu obywatelskiego i pan prezydent, pomimo że wygrał i przeszedł procedurę formalną, odmawia realizacji zadania i o to też walczymy, aby to było zrealizowane. I też na samym początku, w wyniku działania pana radnego Prokopowicza, osiedle zostało wyrzucone z budżetu obywatelskiego, więc jeżeli pan radny Prokopowicz mówi, że troszczy się o osiedle Dąbrówka, to raz, że zaprzecza sam sobie, a dwa, że dla nas jest to sygnał, że zapala się czerwona lampka i trzeba po prostu uważać, bo coś się szykuje. Jesteśmy otwarci na Państwa pytania. Ten projekt ma być gotowy do końca tego roku. Tak, i to jest założenie od 27 stycznia. Jest to wiadome, że dzięki nam zostało to wywalczone i projekt powinien być już wykonany, tak abyśmy mogli już wpisać ulicę do budżetu, żebyśmy wiedzieli, ile to będzie ewentualnie kosztowało i żeby ulica mogła zyskać w przyszłym roku dofinansowanie. No jest to napisane, proszę bardzo, na piśmie i to jeszcze przed pismem pana prezydenta, gdzie pan Bochenek mi pisze wyraźnie, kiedy ja go prosiłem, bo myślałem, że ta dokumentacja już jest wykonana, no bo przecież od stycznia to minęło kawał czasu. I jeszcze raz powtórzę, jednocześnie informuję, że uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29, Rada Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadziła dokumentację przyszłościową między innymi dla ulicy Zyndrama do wykonania w bieżącym roku, który kończy się 31 grudnia 2012 roku. Jeszcze raz to pismo pokażę. Czyli to jest ewidentnie pokazane, że my to wywalczyliśmy 27 stycznia i dzięki temu ta ulica w tym roku znalazła się w budżecie i moglibyśmy, jeżeli by to było wykonane wcześniej, to moglibyśmy się już ubiegać pewnie o dofinansowanie, mieć wyszacowany koszt, ile to będzie kosztować. Na wizji lokalnej, która właśnie w tym miejscu żeśmy debatowali, to koszt powyżej 3 milionów, bo tak, przebudowa tej ulicy, budowa ciągów pieszych i budowa kanału opadowego, bo tutaj opadówki nie ma. Wobec powyższego koszt dość wysoki i stąd zapewniano nas, że będą pozyskiwać środki z Funduszu Dróg Samorządowych, a te środki naprawdę wpływają do miasta, bo przecież widzimy po tych ulicach, które aktualnie są modernizowane, to wszystkie te inwestycje są z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie dofinansowanie wynosi 50%, a w niektórych w przypadkach nawet 70, ulica Broniewskiego. Także takie zapewnienia były. Natomiast przeraża mnie informacja z pisma skierowanego do pana dyrektora MZD Adama Konickiego, iż polecam panu wykonanie dokumentacji, bo taki jest zapis w tym piśmie. Polecam 19 listopada. No bzdura. Prezydent ma obowiązek realizować budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta. Ma taki obowiązek. Wobec powyższego myślę, że ta dokumentacja, no być może jakiś cud się stanie i ona na koniec grudnia jednak będzie, tak żeby można było pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. O. Do wieczora tak będzie. Tak. I między tymi samochodami dzieci ze szkoły numer 9
przemieszczają się seniorzy. No to po prostu to jest masakra. Masakra przelotowa, ulica, bo to jest odciążenie ulicy Węgierskiej. Ulicą Dąbrówki, następnie Zyndrama i samochody tak przemieszczają się i do Poręby i dalej. Ta ulica będzie poszerzona, bo ona jest stosunkowo wąska. Musi być poszerzona, dlatego przebudowa łącznie z modernizacją i budową ciągów pieszych. Muszą, bo tu muszą się samochody minąć, wobec powyższego ona musi być poszerzona. Ona tak wcześniej, proszę Państwa, to tak, ponieważ tutaj nie było infrastruktury w zakresie kanalizacji sanitarnej czy wodociągowej, więc to osiedle zostało, że tak powiem, zaopatrzone w te instalacje i kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, natomiast już później nie było pieniędzy, żeby tą drogę przebudować. Czy jeszcze coś w temacie ulicy Zyndrama? Są jakieś pytania? Chyba w innych tematach. Także mam nadzieję wielką, liczę na to, że pan prezydent przeprosi radnych, których zdyskredytować chciał. Mam tak. nadzieję taką, że pan prezydent jednak przemyśli to, przeanalizuje dokumenty i przeprosi. Ja bym jeszcze o jedno prosił, ponieważ mamy naprawdę na osiedlu bardzo dobry klimat, współpracujemy fenomenalnie z mieszkańcami jako radni, mamy też cudowne stowarzyszenie, zarząd osiedla, również z parafią i jest nawet takie hasło u nas na Dąbrówce, Dąbrówka przyspiesza, Dąbrówka pomaga, Dąbrówka trzyma się razem, dlatego że my zawsze robimy wszystko razem, nigdy przeciwko sobie. My też z mieszkańcami nie mamy nic do ukrycia, jeżeli są jakieś potrzeby, zawsze organizujemy spotkania, rozmawiamy na szerszym forum, bo z ich głosów zostaliśmy radnymi i to ich reprezentujemy i chcemy być właśnie wśród nich, także bardzo prosimy, aby nie rozgrywać tego typu kwestii mieszkańcami, bo wszyscy pracujemy dla mieszkańców i dla ich dobra. Także jeżeli tyle w temacie Zyndrama, to bardzo dziękujemy.